Fight! Hej, cześć, witajcie, z tej strony Vespar, witam was w kolejnym odcinku z Mortal Kombat. Dzisiaj pykamy Johnnym Cage'em, więc niezwłocznie zaczynajmy. Więc tak, Johnny Cage to jest jedna z tych postaci, którą w miarę lubię, bo jest to postać w miarę przejrzysta, prosta i sympatyczna. Nie wiem, czy tylko mamy... A, widzicie, jak tutaj mamy akurat kaskadera. I akurat musimy go pokonać. To jest jedna z fajniejszych misji właśnie w Johnnym Cage'u. Ojeju, uważacie tak samo jak ja, że to było takie trudne, że ja nie wiem, o matko. Dobra. Completed. Round 2. Tak, teraz my zadajemy 50% mniej damage'a, ale się nie przejmujemy. O kurde. O kurde. Dobra. Tylko tak, musimy sprawdzić sobie move listy, bo w ogóle nie mam pojęcia, jak to tutaj na PC-cie się to robi. SD5 to jest tak, Shadow Kick DA8, aha, o to mi chodziło najbardziej. Dobra. To jest OP. To już jest takie bardziej wyzwanie to, co teraz robimy, gdyż zadajemy 50% mniej damage'a. Tak jest. Co to było? Jakiś zjarany Johnny Cage. Po prostu. Dup, dup, dup. Wstawaj. You better get up, get up. A, słuchajcie, bo tam pojawiły się jakieś propozycje. Czy bym mógł robić po dwie postacie? Znaczy, teoretycznie bym mógł, ale wiecie co, jednak wolę, jak te odcinki są bardziej krótkie, bo jest prościej mi zrobić miniaturkę. Nie wyobrażam sobie robić jakieś miniaturki wtedy po dwie postacie, bo to było po prostu za trudne dla mnie. Ale też wydaje mi się, że jednak wiele innych osób woli, jeżeli już oglądać krótsze materiały niż dłuższe, bo popatrzcie, jeżeli nagrywam krótsze materiały, to one są dość często. A jeżeli one są znowu długie, to wiecie, różnie z tym bywa. Oh yeah! Dokładnie tak. O, to jest fajne następne. Walking Dead! The Walking Dead w Mortal Kombat, proszę państwa. Teraz po prostu muszę zabić tego zombiaka szybciej niż on po prostu. On mnie spycha do grobu, a ja go nie mogę. Nie zdążyłem. Fuck it. Dobra, nie łamiemy się jeszcze raz. Jest to z tych takich dziwniejszych misji, sami widzicie. Okej, to co my tu jeszcze mamy? Nut Punch AS4. Niech będzie. Aha, już że zombiaka to nie tyka, nie? No tak, najprościej to przejść, patrz. Rozwalimy to chodzące mięso. Tak jest! Chodzące mięso. No tak, można to i tak nazwać, czemu by nie? Kolejna misja. SWAT. SWAT. Dobrze, że SWAT, a nie SWAG. SD7. A! Co jest? SD7. SD7! Tak. O! Dziewięć? O! Kurde. Nie ogarnąłem po prostu, co się stało. Jeszcze raz. Spoko. SD7.
Bo to są inne kombosy. AD7. Wiecie co, no, ciężko mi jest się trochę przyzwyczaić, bo wiecie, na Xboxie to jakoś te kontrolsy zupełnie jakby inaczej działają, nie? Szkoda, że nie mogę sobie podłączyć tak pada prosto, bo chyba bym tak zrobił, wam powiem szczerze. Tak, bo Striker ma pistolet. Wow, berserker. Succeed, tak jest. No tak. Dobra, ciśniemy dalej. I'm celebrity. No cóż, coś mi to przypomina, a wam? Tu się bijemy właśnie z reżyserem naszym. Jest to bitwa tagowa. Powiecie co, za Chiny nie wiem, którym sobie ustawiłem, żeby zmieniać jakby te tagowe kontrolsy, nie? Także... O! Oh yeah. O! Znowu to się nam... O! Udało się! No proszę państwa, ale urwał! O! Co jest grane? O! Ej, kurde, kurde, nie przeginajcie. Oj, przepraszam. Dzień dobry, panie Jax. Czy chciałby mnie pan zestunować? Swoim Counter-Strike'em. O tak. Wow. Fajnie, że mógłbym się jeszcze zmienić z moim reżyserem, nie? Oczywiście nie ma najmniejszego sensu w tym wypadku. Oh yeah! Fajny tam taki jakiś wielki potwór jest za nami. Ciekawe, co to za jak. No i oczywiście kończymy dzisiaj minigierką Test Your Strike. Tym razem. Test Your Strike. Test Your Strike, przepraszam, tak chyba powiedziałem Strike. Coś mi się postrajtało. A fajnie, widzicie te Xboxowe przyciski? LT Break? No i... widzicie, błąd w porcie jest. Takie leniuszki z nich, nie chciało im się pozmieniać, widzieliście to? Skubani. No i następnym razem Skorpionem. No, także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Mięso!